Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy zebrę orzechową. Potrzebować będziemy 3 jajka, 3 czwarte szklanki cukru, 3 czwarte szklanki mleka, pół szklanki oleju, 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia, 2 szklanki mąki, pół szklanki zmielonych orzechów, 1 łyżkę kakao i 1 łyżkę mleka. Jajka z cukrem ubijamy na puszystą masę. Masę jajeczną już mamy ubitą. Dolewamy mleko, dolewamy olej. Dosypujemy proszek do pieczenia, porcjami mąkę. Tak, ciasto mamy pomieszane, dzielimy na dwie porcje, ponieważ do tej jednej porcji dodajemy kakao, mleko. To mi będzie już niepotrzebne. Musimy sobie odłożyć. I dzielimy na dwie porcje. Należy dokładnie pomieszać. I będziemy wykładać ciasto na środek. I będzie zebra orzechowa. Wykładamy po 3 łyżki ciasta na środek. Formę 20 na 20 na wyłożoną papierem do pieczenia. Wykładamy po 3 łyżki ciasta. Będą takie kręgi. I ciasto będziemy piekli w 170 stopniach około 50 minut. To, tak jak ja już zawsze wspominam, zależy jaki mamy piecyk. Sprawdzamy, jeżeli patyczek jest suchy, świadczy o tym, że ciasto mamy upieczone. Tak przygotowane ciasto zebra wędruje do piekarnika na około 50 minut w 170 stopniach. Ciasto zebra orzechowa wędruje do piekarnika. I tak oto wygląda zebra orzechowa. Jest ona bardzo gorąca. Nie wiem, czy będę umiała
Postaram się. Możemy zebrę posypać cukrem, pudrem lub możemy polać lukrem. Lukier robimy 3 łyżki cukru, pudru i 1 łyżkę mleka. Zebra jest bardzo gorąca, ale chciałam pokazać, jak wygląda w przekroju. No pięknie wygląda i no widać, że jest bardzo, bardzo gorąca. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl. Zebra orzechowa.